Benedykt, biskup sługa sług Bożych, umiłowanemu synowi Wiesławowi Śmiglowi, prezbiterowi diecezji pętlińskiej, dotychczas kierownikowi katedry teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, wybranemu na biskupa pomocniczego tejże stolicy, jednocześnie obdarzonemu tytułem Kościoła w Beati, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Czcigodny brat Jan Bernard Szlaga, który od 20 lat dzielnie i gorliwie zarządza Kościołem Pelplińskim położonym w granicach Pomorza Gdańskiego, ze względu na pełnienie bardzo wielu obowiązków pasterskich, ostatnio prosił nas o biskupa pomocniczego. Ponieważ przesłanki tego wniosku wydają się nam uzasadnione, chętnie przystaliśmy na tę jego prośbę. Ponieważ zaś poznaliśmy, umiłowany synu, Twoje zalety i bogactwo ducha, zwłaszcza jednak biegłość w zakresie spraw duszpasterskich, potwierdzoną słowami i czynami, postanowiliśmy Tobie powierzyć ten urząd. Dlatego też, potwierdzając wskazania kongregacji do spraw biskupów, naszą władzą apostolską, mocą tego pisma, ustanawiamy Ciebie biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej i dajemy Ci tytuł Kościoła Beati, przyznając jednocześnie wszystkie prawa i nakładając obowiązki związane z tym urzędem. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Panie, przyjmij łaskawie nasze prośby. Wylej na Twego sługę pełnię łaski kapłaństwa i obdarz go mocą swojego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze, który znasz serce, spraw, aby Twój sługa, którego wybrałeś na biskupa, kierował Twoim świętym ludem i nienagannie sprawował najwyższe kapłaństwo, służąc Tobie dniem i nocą. Niech Bóg, który uczynił Cię uczestnikiem najwyższego kapłaństwa Chrystusa, przeniknie Cię olejem mistycznego namaszczenia i przez hojne błogosławieństwo duchowe zapewni owocność Twojej posłudze. Przyjmij Ewangelię i głoś Słowo Boże z całą cierpliwością i umiejętnością. Przyjmij pierścień, znak wierności i zachowaj nienaruszoną wiarę. Strzeż od skażenia Bożą oblubienicę, to jest Kościół Święty. Przyjmij mitrę i niech jaśnieje w Tobie blask świętości, a gdy ukaże się najwyższy pasterz, niech Ci da w nagrodę niewiędnący wieniec chwały. Przyjmij pastora, znak urzędu pasterskiego posługiwania i czuwaj nad całą owczarnią, nad którą Duch Święty ustanowił Cię biskupem, abyś kierował Kościołem Bożym.